Cześć, witam was serdecznie na moim kanale, jestem Karolina i zapraszam was do oglądania właśnie kolejnego odcinka z naszą pszczółką w Bee Simulator. Nadchodzi zima i mamy zebrać dużo więcej pyłku, będąc na zewnątrz. Także udajemy się oczywiście na zewnątrz, zobaczymy, czy znajdziemy taki oto pyłek. Mam nadzieję, że tak, że się uda nam i że będzie fajnie, miło, przyjemnie i cudownie. Mam nadzieję, że złe ludzie niczego nie wymyślą. Tak, wracamy do pracy. A jeśli chodzi o tych złych ludzi, no bo tutaj nam poobcinali właśnie gałązki na drzewie. No i nasza pszczółka nie była zachwycona w poprzednim materiale, kiedy wróciła właśnie do domu, bo zobaczyła właśnie te oto zmiany. Okej. Okay. Zbierz więcej pyłku. 50. No dobra, no to zbieram. Ach, lampka mi siadła. Mam nadzieję, że nie będzie tragedii z green screenem. Może nie. Stop! No, całkiem szybko nam to idzie, muszę wam powiedzieć. 25. Ja, czy wszystko znajdziemy tutaj na zewnątrz, w sensie koło właśnie ula. Czy będzie trzeba się gdzieś udać dalej? Właśnie tego jestem bardzo ciekawa. Ale jak na razie jesteśmy blisko. Raczej zapowiada się, że powinniśmy tu wszystko zebrać. O, czyli zwierzątko. Okej, odłóż zebrany pyłek. Lecimy, lecimy. Lecimy, oddamy zebrany pyłek. Ale zaryłam. Ale zaryłam. Okej. Wow! Ileż tu ja już zebrałam pyłku! Tak, tak, dobra robota, ale nadal potrzebujemy więcej. Ciężka ta praca. Rety! Przecież mi normalnie skrzydła odpadną! Zbierz tyle pyłku, ile? Jak uniesiesz? Lecimy po pyłek. Czyli co, my chyba w dzisiejszym odcinku będziemy non-stop tylko i wyłącznie zbierali pyłek. Na to wychodzi, moi drodzy. Że będziemy dzisiaj zbierali... ...zebrać pyłku, zanim będę mogła zrobić coś naprawdę ważnego. Czemu mi nie zbiera pyłku? Aha, rzadkich... ...zielonych... Kurde, zapomniałam, jak się włącza ten radar cały zakichany. O. Zakichany radar, boż. Dobra. A, tu był... Ślepa jestem? Okej. Okay. A tak jakby... Mało było ogólnie tych zielonych, ale okej. Okay. Pewnie dlatego, że są rzadkie, no kurde. Sama nazwa o tym świadczy. No ale mam nadzieję, że się uda. Tu jest ich więcej.
Jeszcze 4 tylko, moi drodzy. I co, ciekawe, co... po jakiej pyłek nas znowu wyślę? Aha, bo tu jest na zewnątrz, dobra. Ale ja bym chciała jeszcze tutaj trochę poszperać. Czy tu nie ma już? Muszę na zewnątrz iść? W sensie, może ja głupio mówię na zewnątrz, nie, ale... A, się odbijam o ziemię. Dobra, mogę je lecieć. Odłóż zebrany pyłek. Okej. Dobra. Także lecimy. Już nie zbieraj, pszczółko. Ale powoli lecę. Skończyło mi się przyspieszenie. Nap. Ciekawe, co nam teraz powie. Pewnie znowu jakiś będziemy musieli kosmiczny pyłek zabrać. Oj, moje biedne skrzydełka. Już ty się nie martw o swoje skrzydełka, tylko leć po więcej pyłku. Serio? Więcej? Skórki. Wykonanie pewnych wybranych misji i zadań pozwoli ci zmieniać swój wygląd. Możesz także kupić niektóre nowe skórki za zdobyte punkty wiedzy. Lecimy znowu po pyłek. O? No. A cóż my tutaj mamy? O nie! Właśnie tak, mała pszczółko. To już koniec. Zniszczę was wszystkie. Wasz miód będzie mój. Mój! Hej, ty! Pędź, ostrzeż królową! Ja go zatrzymam tak długo, jak mogę. Ale żeśmy odważne są, no. Chcesz walczyć? Ze mną? Ajojoj. Za szybko zestresowałam się tym ściśnieniem. Naprawdę. Ile on ma życia? Kuźte, no. Naprawdę się zestresowałam serszeniem, no. Naprawdę. Ale już się poprawiam. Naprawdę. I co, nie trafiłam się? Może i sobie nie trafiłam, no. Może tak być. Jak się to kombo używało? Nie mam pojęcia właśnie. A ona sama chyba używa, nie? Chyba tak. No ewidentnie się wcześniej zestresowałam po prostu, no wiecie, szerszeń nas zaatakował. Tak mogło być. Ale na szczęście dojechaliśmy go. Ty, pewnie myślisz, że to już koniec, pszczółko. Ja się dopiero rozkręcam, więc zacznijmy raz jeszcze. A, nie. Przejdziesz! Śmieszna mała pszczółka. Przecież mnie nie powstrzymasz. Ale co to? Wynocha! Siostry, do boju! Nie!
jeszcze nie koniec. Wrócę tu. Wspaniale, moje dziecko. Twoja odwaga dała nam czas, aby zebrać siły. Trudno pokonać szerszenia walcząc w pojedynkę, ale razem zawsze zwyciężymy. I tak mijały dni. Czy zima przyszła? A zima była coraz bliżej. Nadchodzi zima, lato szybko przemija i wkrótce zabraknie kwiatów. Każdego dnia zbieram tyle pyłku, ile tylko dam radę, ale dzisiaj naszą pracę przerwał wyjątkowo niemiły gość, szerszeń. Mam podsłuchać rozmowę, no pięknie. Co za lenie z tych pszczół. Ciągle tylko plotkują. Chyba są wystraszone. Ciekawe, co się stało. Słyszałam, że kolejna zwiadowczyni zaginęła. Tak, zjadła ją żaba. Straszne. Życie zwiadowcy jest takie niebezpieczne. I na dodatek tyle ich zginęło w walce z szerszeniem. Ja nie wiem, jak mamy znaleźć nowy ul, gdy zostało ich tak niewiele. Myślę, że powinny sprawdzić park rozrywki. Tam bywa niebezpiecznie, ale na pewno są tam dobre miejsca na ul. A może ja mogłabym pomóc? Powinnam spytać królowej. Ciekawe. Wasza wysokość, słyszałam, że straciłyśmy kolejną zwiadowczynię. Czy to prawda? Niestety tak. Ten rok jest dla nas wyjątkowo trudny. Proszę, mamo, pozwól mi pomóc. Polecę sprawdzić park rozrywki. Nie. Ale dlaczego? Przecież mogłabym pomóc. To miejsce jest zbyt niebezpieczne dla tak małej pszczółki jak ty. Poza tym masz własne obowiązki. Musisz zbierać pyłek. Ona chce biegać. Tak, jak rozkazujesz, moja królowo. Ona by chciała coś innego robić, a nie tylko zbierać pyłek. No. Ona się nadaje do ambitniejszych celów. Każda pszczoła może zbierać pyłek. A ja... Ja chciałabym robić coś ważnego. Mówiłam, ona chce więcej od życia. A nie tylko jakiś tam pyłek zbierać. Aczkolwiek to jest ważne, to jest mega ważne, no. Zbierz pyłek z 20 kwiatów, leć. I wcale nie jestem młódką. Mam prawie 2 tygodnie. No, taka stara z ciebie dziążka, że no... Ajajaj. Starowinka. Chociaż nie wiem, jak to tam wiekowo wygląda u pszczół, nie? Mam go pięcia. Muszę zebrać pyłku, zanim będę mogła zrobić coś naprawdę ważnego. Ewidentnie musisz dorosnąć. Po co zbierać pyłki, skoro i tak opuścimy nasz ul? Przecież i tak nie zabierzemy tego wszystkiego. Rozmawiaj z Alicją. Kaj jest Alicja. Pyłek. Ech, jestem pszczołą, no. Uwielbiam pyłek, ale tak bym chciała szukać nowego ula. O, wiem! Pogadam z Alicją. Ona jest mądra. Przecież jest o cały tydzień starsza ode mnie. No, szalenie.
fajne są te dźwięki, jak się zbiera ten pyłek. No już lecę do Alicji, to chciałam sobie jeszcze posłuchać, no. Dobra. Lecę, lecę. Cześć! Ojej, co z tobą? Jesteś taka smutna. Mam dość pyłku. Chciałam pomóc szukać nowego ula, ale królowa nie pozwala. To musiało być takie przykre, ale ja wiem, co cię rozweseli. Chodź, leć za mną i uważaj na wiatr. Będziemy się tłuc? Teraz dopiero berwiesz. Pokaż, co potrafisz, mój sugusie! Okej, okay, mamy ich pokonać. Spoko. A wiecie, że ja mam problem teraz z tymi przyciskami? No właśnie. Jeszcze dwie osy mam pokonać. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, jeśli wam się podoba symulator pszczoły, bo jestem ciekawa. Dzięki temu będę wiedzieć, jak wam się podoba. No i też będę wiedzieć po prostu, czy to nagrywać, czy nie, czy co odpuścić po prostu. No. No, na razie jest fajnie. Można sobie kawkę wypić, herbatkę wypić, wyluzować się. Zjeść jakąś kanapeczkę, dowiedzieć się czegoś ciekawego o pszczołach właśnie. Mamy to. Super. Ale fajne. Pokonałaś mnie i mojego sugusa. Na razie. Ty? Twardziele. Ale skoro tu pełno os, trzeba znaleźć coś bezpieczniejszego. No. Jeszcze zrobiłaś. No, ale skoro już tutaj jestem, przecież nie zaszkodzi się rozejrzeć. Interakcje z żądłem. Pszczoły mogą wywoływać ciekawe reakcje u ludzi, zwierząt i niektórych przedmiotów, korzystając ze swojego żądła. Spróbuj na przykład urządzić jakiś balon. Serio? Odkryj wszystkie interakcje żądlenie. Okej, balon mam. Urządzić. Nie wiem. Nie jest balona. Miałeś go urządzić. To wygląda nieźle. Ale tu jest za głośno i ruchliwie.
Musi być coś lepszego. Tu jest strasznie głośno i pełno tu ludziów. Lepiej poszukać gdzieś indziej. Co ty tutaj robisz? Nic. O, ochrzan dostaniemy. Ja ścigałam się za Licją i jakoś wylądowałam tutaj. Więc pomyślałam sobie, skoro już tu jestem, powinnam rozejrzeć się za nowym ulem. Co ty sobie wyobrażasz? Zlekceważyłaś rozkaz królowej. Każda pszczoła musi wykonać swoje obowiązki. Wracaj do zbierania pyłku, ale już! Jeśli jeszcze raz cię tu zobaczę, to popamiętasz. Nie znalazłam miejsca na nowy ul. No i wpadłam w tarapaty. Zjemy sobie. Trochę rzadkich kwiatów. To mnie usprawiedliwi. Wiem dokładnie, gdzie warto ich szukać. Nie mam na tym siadać. Problem. Będę zasuwać przynajmniej. To jest miejsce, którego szukałam. Wystarczająco dużo pyłku. Czas wracać do ula. Dobrze. Z gnębioną pszczołą mam porozmawiać. Najpierw porozmawiajmy. Hej, pomóż mi. Ten straszny ludzki wredniuch depcze nasze kwiaty. Ludź? Co on sobie myśli? Już ja go dziabnę. No właśnie, ja nawet balona nie umiałam dziabnąć. Rozumiem, że chodzi o tego ludzia. Ale ja nie umiem go dziabnąć. Gdzie jest ludź, który tu łazi? Co, tak daleko by był? Widzieliście, chciałam byle kogo dziabnąć i tak się nie dało. Okej, wredniuch chce zadeptać twoje kwiaty. Musisz go urządzić dwukrotnie, aby przepędzić. Przytrzymaj, aby go... Tego? Chyba to dziecko mam urządzić. Thank you.
Zmykaj i nie wracaj! Uciekł? Tak, wracaj do Ulo, okej. Gdzieś wiedziątko. Tylko, że dostaniemy ochrzan od królowej za to, że tam byliśmy, bo na pewno nas podpieprzyli. Wątpię, że nie. No. Wesołe miasteczko. Ludzie zagrażają naszemu ulowi, więc szukałam dzisiaj nowego miejsca, ale jedna z zwiadowczyni przypomniała mi, że moim zadaniem jest zbieranie pyłku. Wiele trzeba ich zebrać na zimę. Wszystkie pszczoły są takie niespokojne. Co? Hej, Skyler, co się dzieje? Czyżby ludzie znowu podcinali nasze drzewo? Nie, ale trzy młode pszczółki zaginęły. Niemądre dzieciaki poleciały do jaskini pod ulem. Niebezpieczne miejsce. Żadne pszczoły tam nie wlatują. Juj. Więc kto je znajdzie i przyprowadzi? Jak to kto? Nasza pszczółka. Nasza pszczółka, ale myślę, że takimi rzeczami zajmiemy się ewentualnie w następnym odcinku. Jeżeli ten wam się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subika na kanale, komentarz, możecie napisać, czy jest fajna gierka, czy nie. No i co, trzymajcie się, do następnego. Cześć!